Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 192. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Dzisiaj jest 1 kwietnia, a ja obiecuję, choć nie chcę się przywiązywać do tego słowa, że Was dzisiaj nie nabiorę. Pamiętam jak dwa lata temu wkręciłam wszystkich... Czyli moich słuchaczy, czyli Was poniekąd. Ciekawa jestem, ile z Was było wtedy już ze mną, że kończę nagrywać podcast. Taka byłam zabawna. W tym roku nie wymyśliłam żadnego żartu, ale mam nadzieję, że spędziłem miło razem czas tego 1 kwietnia, bo mam dzisiaj dla Was inspirację miesiąca, choć powinnam powiedzieć, inspirację miesięcy bo będzie to zbiór moich wszelkich polecajek, zarówno z lutego, jak i marca, ponieważ jak mogliście zauważyć, w zeszłym miesiącu nie pojawił się odcinek solowy z wiadomych przyczyn. I jeszcze taka informacja, że od teraz mam w planach, zobaczymy jak to wyjdzie, publikowanie inspiracji zawsze pierwszego dnia, Miesiąca i oczywiście logika nam tutaj sugeruje, że 1 kwietnia będą inspiracje marca i lutego, i 1 maja będą inspiracje kwietnia, i tak dalej, i tak dalej. Też lubię sobie tak zacząć właśnie od różnych ogłoszeń i informacji, więc na start zapraszam Was na mojego Instagrama. Karolina Sobańska, czyli Instagram Karolina Sobańska, bo tam dla fanów w ogóle treści moich solowych myślę, że jest całkiem miła przestrzeń. Ja publikuję regularnie zarówno posty, trzy razy w tygodniu, jak i relacje. Jest tam znacznie więcej mnie, moich przemyśleń, ale też przestrzeń na to, żebyśmy sobie dyskutowali na przeróżne tematy podcastowe i nie tylko. I jeszcze druga ważna rzecz. Jeśli słuchacie podcastu i sprawia Wam to frajdę, będzie mi super miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Jest to możliwe zarówno na iTunesie, jak i na Spotify. Tam można dać mu wybraną liczbę gwiazdek. I na iTunesie jeszcze jest opcja napisania kilku słów opinii. No i tak jak zawsze mówię przy każdym odcinku, zwykle na koniec, po prostu dzięki temu podcast jest szerzej promowany, trafia do nowych osób, a... O to nam chyba wszystkim chodzi, no na pewno mi, no nie ukrywam. I na YouTubie podcasty wywiadowe, czyli niesolowe, są dostępne też w wersji wideo, także zapraszam Was. Tam możecie oczywiście dać suba, łapkę w górę i zostawić komentarz. Teraz już przejdę do dzisiejszego odcinka. Będzie słuchajcie. Dużo rzeczy, no bo jednak dwa miesiące, uzbierałam sporo inspiracji i z ogromną radością o nich opowiem, dlatego że o niektórych z nich już zapomniałam i przyznam szczerze, że w ostatnich dniach sobie chciałam te rzeczy nieco odświeżyć, żeby ta moja wypowiedź była taka emocjonalna i autentyczna, a nie coś, co odkryłam dwa miesiące temu, prawda? Więc będzie sporo książek, tak? Karo zaczęła więcej czytać w tym roku. Będą to książki takie samorozwojowe, książki trochę bardziej może poważne. Będzie oczywiście masa jedzenia, choć może nie jest to takie oczywiste, bo czasami tego jedzenia jest zdecydowanie za mało w podcaście, także będzie sporo jedzenia. Kilka fajnych rzeczy takich online'owych, a konkretnie mam na myśli konta, które polecam Wam sobie śledzić na przeróżnych platformach. I jeszcze namiastka takich klimatów bardziej urodowych. Wszystko jest jak zawsze w miarę poukładane, tak żeby pięknie przepływało tematycznie. Ale zacznę od ulubieńca, który jest w ogóle nie po kolei, ale to jest największy ulubieniec świata mój, na którego tak czekałam i, i żałowałam, że o nim Wam nie powiedziałam już miesiąc temu. Drrr, po prostu zbudowałam niesamowite napięcie, ale jest to, mogę powiedzieć, chyba mój ulubiony serial w życiu. Odkryłam ulubiony serial, najwspanialszy na świecie, i jest to serial Ted Lasso. I zanim Wam opowiem historię o Tedzie Lasso, muszę się zaśmiać, bo miałam taki pomysł. Bo słuchajcie, byłam naprawdę pod takim wrażeniem tego serialu, że żyłam nim, żyłam nim w lutym. Że miałam w planach zacząć ten podcast od jakiejś przyśpiewki i miało to być... Jamie, ta, 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 ta. ale nie miałam odwagi, żeby, żeby to zrobić na początku, więc daję Wam to teraz. No ale sam fakt, że mówię o tym taka roześmiana i śpiewam pioseneczkę z, z serialu, mówię o tym, jak bardzo w niego weszłam emocjonalnie, jak bardzo wczułam się w ten klimat, dlaczego tam w ogóle są przyśpiewki, dla tych, którzy zupełnie nie wiedzą, o czym mówię, jest to serial o piłce nożnej i to są przyśpiewki piłkarskie. Czajcie to. Ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką futbolu. Futbolu. Piłki nożnej. Natomiast zawsze, kiedy, kiedy grała polska reprezentacja, to wczuwałam się nieproporcjonalnie i przeżywałam to niesamowicie. Niemniej moja historia z serialem brzmi tak, że moja przyjaciółka Maja, którą Pozdrawiam i całuję. Powiedziała mi, że to jest wspaniały serial, który muszę obejrzeć. Jak usłyszałam, że to jest o piłce nożnej, stwierdziłam, no nie, jakoś nie sądzę, żeby to był jakiś wspaniały serial. Ale trochę przekonywała mnie informacja o tym, że Jason Sudeikis jest tam głównym bohaterem, czyli że obsada jest fajna. No i słyszałam, że on tam niby jakiś dostał nagrody, ale obejrzałam pierwsze kilka minut, stwierdziłam, nie, to jest jakiś banał moralizatorski, w ogóle czy ta piłka nożna, w ogóle nie moja estetyka. Słuchajcie. Wszystkie uprzedzenia na bok. Ten serial jest życiem. I czasami tak jest, że jak ktoś nam coś bardzo zachwala, to potem się rozczarowujemy, ale ja wierzę, że tego serialu się nie da zachwalić za nadto, bo Maja mówiła, że to jest seria najspanialszy na ziemi. Ja i tak byłam sceptyczna i tak nie, nie chciałam go oglądać. W każdym razie, trochę jeszcze konkretów, z opisu jest to, jest to serial o. Tym, że, cytuję, trener amerykańskiego futbolu, dokładnie amerykańskiego futbolu, Ted Lasso, przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Trochę, trochę absurdalna sytuacja, ale oh wspaniałe, naprawdę, chyba obejrzę od nowa. Jest to produkcja Apple TV, więc no, trzeba mieć Apple TV. Ja specjalnie sobie wykupiłam dostęp, żeby obejrzeć ten serial. Nie, nieprawda, żeby obejrzeć The Morning Show, yy, ale. Zostawiłam sobie subskrypcję, żeby obejrzeć da Lasso. Są dwa sezony, dwa świetne sezony. Może drugi nie jest aż tak wspaniały, chociaż nie, jest też wspaniały. I premierę ten serial miał w roku 2020. Słuchajcie, dostał Złotego Globa w 2022 za najlepszego aktora, właśnie Jasona Sudeikisa, który gra główną rolę. W 2021 dostał Złotego Globa w tej samej kategorii też Jason. I dostał też serial, mnóstwo nagród Emmy w zeszłym roku za serial komediowy. Jason dostał i paru innych aktorów których pewnie nie znacie z imion i nazwisk, ale za aktorkę drugoplanową, za aktora drugoplanowego yy, i za dobór obsady, za najlepszy dźwięk. No, mnóstwo, było tych, mnóstwo było tych nagród. Wydaje mi się, że teraz znowu były jakieś nagrody w 2022 i też został wyróżniony, nagrodzony niesamowicie. Zdradzę Wam, że zrobiłam właśnie małą przerwę, żeby to sprawdzić. I zgadza się. Wszyscy aktorzy praktycznie dostali. I cały serial, więc to tylko potwierdza, że jest on wybitny, choć oczywiście nagrody nie zawsze są jakimś super wyznacznikiem, no i też jest to kwestia gustu, preferencji. Nie mówię, że ten serial spodoba się każdemu, ale jeżeli słuchacie mnie od jakiegoś czasu i słuchacie też moich rekomendacji i one się w miarę pokrywają, to myślę, że warto, a na pewno warto dać temu serialowi szansę. To jest serial niby komediowy, ale też bardzo, bardzo życiowy, porusza przeróżne poważne problemy. Ja tam na zmianę płakałam i śmiałam się przez cały pierwszy sezon i cały drugi sezon. Zbudowałam jakąś niesamowitą więź z bohaterami, praktycznie wszystkimi, bo wszyscy ci, którzy są nieco bardziej um, opisani i przybliżeni, przechodzą niesamowite przemiany i wczuwamy się w ich sytuację. Bardzo nie chcę gadać 15 minut o tym serialu, ale słuchajcie, moi przyjaciele mogą potwierdzić, że kiedy go oglądałam, to mówiłam o nim non stop. No i właśnie fenomenem tego serialu jest to, że ja stałam się fanką fikcyjnej drużyny futbolowej. Realnie byłam zestresowana, kiedy oni grali mecz w serialu, kibicowałam im, przejmowałam się, byłam rozczarowana, byłam smutna, byłam wesoła, zaczęłam śpiewać przyśpiewki. <grym>, jedną z nich mieliście okazję. Tutaj posłuchać w moim wykonaniu. I było mi bardzo smutno żegnać się z tym serialem. Wydaje mi się, że jest perspektywa trzeciego sezonu. Nie sprawdzałam tego, ale na pewno z, z fabuły wynika, że tam jeszcze sporo się może wydarzyć. Jest to serial, po prostu, który łapie za serce, uczy, bawi i został napisane przez genialnych ludzi. Naprawdę, te dialogi są fantastyczne. Majstersztyk, polecam, polecam. Inspiracje nad inspiracjami, kończę, zamykam. Nie będzie dzisiaj już też żadnych seriali ani filmów, więc przechodzę już do mojego zaplanowanego grafiku na, na ten odcinek. I w takim razie drugim moim ulubieńcem, i czym się o czym nie mogłabym nie wspomnieć, bo jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, co się wydarzyło: a mianowicie mam za sobą świeżo podróż na Sri Lankę. W ogóle pomyślałam, że też dodam, że Sri Lanka to jest państwo, ale to jest wyspa na południe od Indii, nazywana wcześniej Ceylonem, bo może nie każdy zdaje sobie sprawę, gdzie ona się znajduje i co to jest za kraj. Kraj, który wydawał mi się niewielki, bo może dlatego, że leży u stóp Indii, to sprawia wrażenie małego, ale to jest ogromny kraj. Chyba w wielkości Irlandii. O ile się nie mylę, nawet miałam taki pomysł, słuchajcie, żeby zrobić osobny podcast o samej Sri Lance, ale mam wrażenie, że całkiem nieźle ten pobyt zrelacjonowałam na Instagramie. Także, tak jak mówiłam wcześniej, Instagram.com Karolina Sobańska, tam znajdziecie, no, prawie wszystko, bardzo dużo moich przemyśleń, no i piękne zdjęcia, których nie jestem w stanie y, przedstawić za pomocą słów. Choć może to Mogłoby pobudzić wyobraźnię wielu osób. No, kilka słów o tym wyjeździe. Myślę, że skoro znalazł swoje miejsce w inspiracjach, to, to chciałabym poświęcić mu parę minut. To jest wyjazd, który zaplanowałam spontanicznie i miałam się na niego wybrać z moją koleżanką, ale finalnie pojechałam. Sama, co było absolutnie nieplanowane. Też z uwagi na to, że był to bardzo trudny moment, bo było to koniec lutego. Jechałam pełna sprzecznych emocji i nie ukrywam, że pierwsze dwa dni były dla mnie dosyć trudne. Zastanawiałam się, co ja w ogóle tam robię, i zastanawiałam się też, czy będę w stanie wyciągnąć coś dobrego z tego wyjazdu. i Naprawdę się nim cieszyć, aż sami słyszycie, trochę tak mi się głos łamie, bo jak myślę sobie o tych pierwszych chwilach, to, to, było, to było dosyć mroczne, to nie było przyjemne. Ale rozpoczęłam swój pobyt od y, kilku dni w takim sanktuarium, w takim ośrodku wellnessowym ajurwedyjskim Sen Wellness, o którym też mówię na Instagramie, bardzo Wam polecam to miejsce sobie sprawdzić. Jeżeli interesują Was takie wyjazdy, odnowy, wellnessu, jogi, medytacji, to jest to strzał w dziesiątkę i temu też mogłabym poświęcić osobny odcinek. Przepiękne kilka dni, które bardzo wiele mnie nauczyły, które były jak pobyt w raju, jednocześnie borykałam się z różnymi smutnymi myślami w sercu, więc to był taki słodko-gorzki smak, który na pewno bardzo wiele mnie nauczył. Dalszą część wyjazdu spędziłam w gronie przyjaciół, co też jest wielkim przywilejem i powodem do ogromnej wdzięczności, którą mam w sobie, że mogę jechać na koniec świata tak naprawdę i mieć tam bardzo, bardzo bliskie osoby. Ale chciałabym jeszcze nawiązać do bardzo ważnej kwestii. Sri Lanka, którą możecie podziwiać na Instagramie i w wielu przewodnikach, czy. Czy w albumach, na filmach, jest na pewno miejscem pięknym. Jest to kraj wyjątkowy, z bujną przyrodą, ciekawą historią, kulturą, w którym jest multum pięknych rzeczy do zobaczenia, ale trzeba liczyć się z tym, że to, co widzimy w internecie, czy w tych wszystkich gotowych produkcjach, jest tylko ułamkiem rzeczywistości. Sri Lanka jest krajem biednym, z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną. Gdzie mamy mnóstwo obdartych budynków, biednych wiosek, miast i te wszystkie piękne hotele i knajpki, to jest tak naprawdę mała namiastka tego, co znajdziecie na Sri Lance. Ja nie jestem do końca przekonana, czy w ogóle taki styl podróżowania mi odpowiada, czyli zamykanie się w tych cudownie wykreowanych przestrzeniach, no bo jest to trochę życie poza rzeczywistością, ale uważam, że jest to kwestia absolutnie indywidualna i każdy musi decydować sam. Ja też byłam bardzo wdzięczna, że mogłam ukryć się na kilka dni, chociażby właśnie w przepięknym hotelu The Slow, który był no, cudownym doświadczeniem, ale ze świadomością, że kiedy wyjdę z bramy, to. Świat wygląda zupełnie, zupełnie inaczej i może są miejsca na świecie, gdzie tych w cudzysłowie zachodnich miejsc się śmieje z acai bowlami i tostami z awokado jest rzeczywiście więcej to są takie trochę nadal sztuczne, ale takie całe wioski wioski instagramowe, już używając tego słowa, nie mogąc znaleźć lepszego. Tak na Sri Lance te miejsca są takimi małymi ziarenkami w w piaskownicy. Sri Lanka jest też często porównywana do Indii, że to jest taka łagodna wersja Indii, ale jest to kraj bardzo zrelaksowany, gdzie nikt nie liczy czasu, ale wszyscy są raczej uśmiechnięci, pomocni. Nawet kiedy zupełnie nie są w stanie Wam pomóc, to i tak starają się Wam pomóc i wychodzą z tego różne śmieszne rzeczy, ale jest to kraj bardzo bezpieczny i taki, w którym ja jako kobieta podróżująca sama. Po znacznej części wyspy też y, nie czułam żadnego zagrożenia, nie mówi się za bardzo o jakichś kwestiach kradzieży, więc y, ogólnie bardzo, bardzo, bardzo to polecam. Myślę, że również na wyjazdy solowe. Ja czuję, że serio powinnam zrobić osobny odcinek o tym, bo już chciałam rozwinąć dalej wątek i powiedzieć Wam, jak cudownie było wstawać o wschodzie słońca i mieć takie dwie godziny dla siebie. Jeszcze też różnica czasu jest wspaniała, bo to jest 4,5 godziny, więc cała Polska śpi, a my możemy delektować się porankiem. Ja tam przestawiłam całkowicie swój rytm dobowy. Wstawałam o szóstej, przed 6, bo o 6 był wschód słońca i spędzałam... no, Godzinę, dwie na medytacji, jodze, spacerach, no zupełnie jak nie ja, coś cudownego. I wydaje mi się, że już teraz wiem, że jakiś dodatkowy materiał na ten temat powstaje, ale oczywiście powstanie. Ale oczywiście dam wam o tym znać najlepiej na Instagramie. Tak jak powiedziałam, tam znajdziecie wyróżnioną relację całą ze Sri Lanki, z, z obrazowaniem tego, o czym wam mówię. I na koniec jeszcze o Sri Lance. Dwa ciekawe odkrycia, które polecam Wam sobie przetestować, bo nie są one związane z pobytem na wyspie. Po pierwsze, przez te całe dwa tygodnie bo tyle trwał mój wyjazd byłam praktycznie non-stop offline może nie tyle offline, bo miałam kontakt z ludźmi ale nie korzystałam prawie wcale z mediów społecznościowych, też z wiadomych przyczyn. Instagram działał nieco inaczej. Ja też nie publikowałam niczego przez długi czas, i to był bardzo, bardzo odświeżający moment. Odkryłam jak Niewiele do mojego życia tak naprawdę Instagram wnosi, bo zupełnie mi go nie brakowało i teraz też zmieniłam swoje nawyki korzystania z niego na co dzień. Nie ja o tym mówię wielokrotnie w kontekście tych moich weekendów bez Instagrama, ale ten czas takiego, myślę, że dobrego tygodnia, gdzie zupełnie nic, nic, nic się nie działo, w sensie, że ja na niego nie zaglądałam, były dla mnie bardzo pouczające. I druga rzecz, to był bardzo ciekawy eksperyment którego podjęłam się właśnie podczas pobytu w centrum sen, właśnie w tym centrum ajurwedyjskim. To był Dzień Milczenia. To była atrakcja dobrowolna. Jednego dnia mieliśmy możliwość zgłoszenia się, że my nie będziemy mówić przez 24 godziny. Dostaliśmy plakietki z napisem "silent", nie, I, am, I am in silence i chodziło o to, żeby przez ten cały czas mieć wyłączony telefon, nie rozmawiać z nikim, nie odzywać się, nie rozmawiać z nikim na żywo, nie nawiązywać też kontaktu na żywo, na przykład właśnie na migi, czy kontaktu wzrokowego, porozumiewać się jakoś niewerbalnie, ale też uciąć całkowity kontakt ze światem zewnętrznym, czyli żadnych telefonów, SMS-ów, czy właśnie mediów społecznościowych. No, ja miałam tryb samolotowy po prostu przez 24 godziny i powiem Wam szczerze, że byłam bardzo zaniepokojona. Nie umiałam sobie wyobrazić, że ja przez 24 godziny nie włączę tego telefonu, co ja będę robić, moje myśli mnie wykończą mnóstwo mnóstwo obaw, a finalnie to był wspaniały dzień. Ja tak się zrelaksowałam, no wiadomo, też sam fakt, że w tym centrum ajurwedyjskim mieliśmy codziennie serię masaży to było bardzo wspomagające, bo kiedy mamy śniadanie, potem masaże, potem Obiad, potem spacer, potem jogę, i tak dalej, i tak dalej. No to ten dzień nam upływa wspaniale. Chyba mówię cały czas o wspaniale, no ale trudno. Ten dzień nam upływa bardzo miło i jest to na pewno inna sytuacja, niż gdybyśmy mieli po prostu siedzieć w domu i patrzeć się w przestrzeń, ale myślę, że na początek to było, to było coś ciekawego. Także mm, ja byłam bardzo zaskoczona, ile Odnalazłam w sobie spokoju, że moje myśli wręcz mnie inspirowały, sprawiły, że miałam mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia sobie, czyli do napisania w dzienniku. I czułam się właśnie taka wyważona, i, i, i dotarło do mnie, jak bardzo ten spokój jest we mnie i to, co mnie wyprowadza na co dzień z tego stanu harmonii i równowagi. To, jest, to są czynniki zewnętrzne, i to jest to, że pozwalam im po prostu mną zawładnąć. Mówię teraz jako oświecony po prostu tutaj mnich, nawet robiłam o tym post na Instagramie, ale to było bardzo odkrywcze doświadczenie i wręcz zainspirowało mnie do tego, żeby spróbować tego ponownie. Oczywiście, w takim świecie prawdziwym, niewyjazdowym, jest to, zakładam, nieco trudniejsze, ale chodzi mi nawet po głowie Vipassana. Jeżeli wiecie co to, to yy, możecie dać mi znać, czy macie za sobą takie doświadczenie. A jeżeli nie, polecamy zgooglować. Jeśli ja to odbędę, na pewno podzielę się swoimi doświadczeniami. No, słuchajcie, dwie rzeczy za nami. Yy, a przed nami jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo inspiracji, więc yy, ciekawa jestem, ile będzie trwał ten odcinek i czy trochę nie przynuca. Numer trzy to będzie jedzenie na Sri Lance. Kończąc temat Sri Lanki, ale wcale nie kończąc, jedzenie na Sri Lance jest moim wielkim odkryciem. Ja przyznam szczerze, nigdy wcześniej o jedzeniu sri Lankijskim nie słyszałam. Lankijskim nie słyszałam. Oprócz tego, że zakładałam, że to będzie taka kuchnia ala indyjska, pewnie jakieś kary. No i nie myliłam się. Królem jedzenia na Sri Lance jest rice and curry, czyli ryż z curry, ale nie jest to nudna miska ryżu z sosem. Jest to cała gama potraw i smaków, ponieważ dostajemy miskę ryżu i do tego jakieś 5 czy 4 dodatkowe talerzyki. W jednym z nich znajduje się Dal. W jednym zazwyczaj znajduje się jakaś posypka, jakiś sambal, czyli mój ulubieniec, czyli właśnie takie wiórki kokosowe na ostro, przygotowane tak kwaśno-ostro i kilka miseczek warzywnego kary. Możecie też zamówić kary rybne lub mięsne, no ale ja za zamawiałam kary warzywne. I tam mamy dynie, ziemniaki, okre, buraka, w ogóle. Kary z buraka, super. Jackfruit, w ogóle jackfruit, czyli chlebowiec też jest bardzo popularny na Sri Lance. No dla mnie to był raj, ja odkryłam, że to jest jedna z moich ulubionych kuchni. Jadłam tę potrawę codziennie przez dwa tygodnie i mogę powiedzieć, że tam z minimalnym jednym momentem znużenia tym smakiem byłam zachwycona. Jest to cudowne, świeże, odżywcze, lokalne. No ja po prostu kocham ryż i kocham mleko kokosowe, więc ja byłam... W raju, w raju, w raju, w raju. Dodatkowe ciekawostki kulinarne znajdziecie na Instagramie, bo chyba nie będę Wam wszystkiego tutaj opisywała, ale przeczytam chociaż, bo strasznie mnie ekscytują te nazwy, czyli mamy... Dobra, chyba jednak Wam powiem. Mamy hoppers, czyli taki naleśnik, naleśnik ryżowy, bardzo cienki, w którym mogą być zioła, może być jajko, może być, mogą być owoce. Mamy string hoppers, czyli takie ich... Chlebki, słuchajcie, zrobione z ugotowanego makaronu cienkiego ryżowego, ułożone w takie placki, z czego człowiek nie wymyśli z biedy. Tak jak w Polsce mamy mnóstwo dań mącznych, ziemniaczanych, cebulowych, kapustnych, tutaj mamy wszystko po prostu z ryżem. Mamy mąkę jaglaną, która nazywa się kurrakan. Bardzo ciekawa rzecz, że właśnie to zboże jest u nich popularne i z tej mąki są przeróżne, śmieszne chlebki. I placki. Mamy herbal porridge, czyli taką ziołową owsiankę, która w ogóle z owsianką nie ma nic wspólnego, bo są to sproszkowane zioła zielone z radkiem przypraw i mleka kokosowego, które się gotuje na wodzie. To jest taka gotowa, taki gorący kubek, ale ze świetnym składem. I to jest bardzo, bardzo fajne i takie dobre dla brzuszka rano. No i fajne też jest to, że oni często serwują ryż. Czerwony, ja uwielbiam czerwony ryż, także to było arcysmaczne. I taka ciekawostka zupełnie nieistotna, ale może jest ktoś, kto też czegoś takiego doświadczył lub doświadczy, bo ja nie lubiłam nigdy ananasa. A ananas na Sri Lance, czy w innych pewnie tropikalnych miejscach, smakuje zupełnie inaczej, bo nie jest taki słodki, nie jest taki dojrzały, jest po prostu przepyszny. Więc jeżeli będziecie gdzieś w ciepłych miejscach, gdzie rośnie ananas, spróbujcie nawet, jeśli go nie lubicie, bo Anusz Widelec Wam zasmakuje. I jeszcze ostatnia ciekawostka jest taka, że na Sri Lance bardzo trudno dostać dobrą herbatę, bo prawie wszędzie gdzie piłam herbatę, dostawałam ją z torebki oprócz jednego takiego super hotelu, w którym byłam na herbatce, bo cała herbata ze Sri Lanki jest wysyłana na eksport. Naprawdę, byłam, byłam, byłam w szoku, bo odwiedziłam fabrykę Lumbini fabrykę herbaty, gdzie chciałam kupić herbatę, bo tam mają taki swój mały sklep. I pani mi powiedziała, że 100% towaru, który jest tam przetworzony, idzie na, idzie na lotnisko i jest wysyłany na eksport. Także rzeczywiście niezmiernie trudno jest o dobrą herbatę na Sri Lance. Trochę przykre, bo myślę, że byłby na to całkiem spory target. No i też ciekawostka taka smutna jest, że 70% eksportu Sri Lankijskiej herbaty idzie do Rosji, więc teraz jest to sytuacja dosyć trudna z uwagi na no, restrykcje względem Rosji. Także Sri Lanka w ogóle, szczerze, Sri Lanka jest w fatalnej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Już myślałam, że kończę, ale tu jeszcze jedna rzecz została, a mianowicie herbatka, którą piliśmy w, właśnie w sen, bo ciekawostka też jest taka, że ja przez te dwa tygodnie wypiłam, słuchajcie, może trzy kawy. I zaczęło się właśnie od tego właśnie sen, czyli od tego centrum wellnessowego, bo tam tej kawy nie było. Ja drugiego dnia zapytałam ich, czy słuchajcie, macie tej kawy? Okazało się, że nie. Byłam, byłam zaniepokojona, ale okazało się, że mój organizm działa świetnie i czuje się świetnie. Za sprawą zakładam odżywczej diety słońca, dobrego snu i po prostu masę odpoczynku. I też kontynuowałam to przez resztę pobytu. No, mówię, poza paroma próbami napicia się kawy, ale kawa na Sylance jest fatalna, zazwyczaj rozpuszczalna. Jak jakieś miejsce ma kawę, to oni się tak szczycą, że o boże mamy kawę z ziaren z jakiegoś w ogóle, nie wiem, jakiego źródła. Więc jak wiecie, ja snop kawowy Speciality po prostu nie byłam zainteresowana, ale jedno takie kokosowe mrożone latem mi, mi bardzo dobrze wyjechało. Yy, także o kurczę. Jeszcze chciałam Wam też polecić koniecznie moje ulubione miejsce, to jest miejscowość Madicha. Madicha. I polena, ale głównie madicha. Najlepsze miejsca na całej Sri Lance, moim zdaniem. Ale po prostu lekcie na tego Instagramu, bo się nie nagadam. No i o czym chciałam powiedzieć, to to, że zamiast tej kawy dostawaliśmy herbatę po każdym herbatkę ziołową po każdym posiłku. I była to herbata z kuminu, czyli kminu rzymskiego, kardamonu, z liści kary i z cynamonu. I ona była wspaniała, pyszna, i właśnie planuję ją odtworzyć niebawem. W domu. Zamykamy temat Sri Lanki, choć jest to temat rzeka i przechodzimy do kolejnego, kolejnego podpunktu jedzeniowego, czyli do króla mojego kulinarnego, kuchennego, ostatnio, czyli do oleju z wiesiołka. Bo teraz, słuchajcie, kiedy nagrywam ten odcinek, jestem jeszcze na detoksie medycyny chińskiej i właśnie wezmę sobie łyka na paru z pietruszki. Wiem, że napar z pietruszki nie brzmi dobrze, nikomu to nie brzmi dobrze, ale kiedy nie pijecie i nie jecie niczego zbyt ciekawego, to napar z pietruszki brzmi jak poezja. Na pewno opowiem Wam o, o tym detoksie w kolejnym odcinku, bo tak powiedziałam chyba na początku zdania, że jestem na detoksie medycyny chińskiej. Nie mogę się doczekać, aż wyciągnę wnioski, bo już mam wiele przemyśleń i Wam o tym opowiem za miesiąc. Ale właśnie podczas tych kilku dni jedzenia brązowego ryżu z fasolką azuki, odkryłam, jakim cudem są oleje. Bo kiedy resetują się Wasze kubki smakowe, to wszystko staje się bardziej wyraziste i głębsze. Więc teraz mogę Wam powiedzieć, że olej z wiesiołka jest nie tylko skarbnicą zdrowia, o czym za chwilę powiem jeszcze więcej, ale jest też bardzo smaczny. Ja nie jestem mistrzynią opisywania smaków, więc polecam, żebyście po prostu sami spróbowali, ale z części teoretycznej to. Olej z wisiołka charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. W oleju z nasion wiesiołka znajdują się też inne kwasy tłuszczowe oleinowy, palmitynowy i stearynowy oraz fitosterole, polifenole, enzymy, witamina E i F, a także minerały takie jak cynk, selen, magnez i wapń. Olej z wiesiołka jest stosowany w leczeniu chorób skórnych, nadwagi i niepłodności. A co więcej, wiesiołek poprawia też stan skóry, pomaga w chorobach reumatycznych i wzmacnia odporność oraz chroni układ krążenia. A jeśli chodzi o praktykę. To ja, słuchajcie, polewam olejem przede wszystkim moje wytrawne miski siędaniowe albo dodaję do dressingów sałatkowych. Ważne, ważne, ważne jest to, żeby kupować olej tłoczony na zimno, jak najlepszej jakości. Ja bezgranicznie ufam polskiej marce olini, którą Wam oczywiście podlinkuję w opisie. I pamiętajcie też, to jest też bardzo ważne, o odpowiednim przechowywaniu oleju, czyli w temperaturze od 4 do 10 stopni, zarówno przed, jak i po otwarciu. Termin przydatności do spożycia takiego oleju to jest 6 miesięcy od daty wytłoczenia, niezależnie od daty otwarcia, więc też mega ważne jest to, żeby kupować olej świeży i olini ma go zawsze świeżutkiego. Yy, ostatnia ciekawostka jest taka, że ten właśnie olej z wiesiołka ma rekomendację uniwersytetu medycznego, może jak szybko mówię, w Łodzi, przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość kwasu tłuszczowego GLA. I jeszcze jeden kulinarny. Ulubieniec to jest, słuchajcie, domowy sos pomidorowy. Teraz może nie jest najlepszy czas na pomidory, więc to jest taka bardziej um, zajawka na te zbliżające się ciepłe miesiące. Ale ja odkryłam, dzięki mojej przyjaciółce Jowi, że jeżeli zamiast puszki pomidorów użyjemy krojonych pomidorów przez nas, po prostu kupimy pomidory i je pokroimy, to nasze życie będzie lepsze. Nasz sos pomidorowy już nigdy nie będzie taki sam i raczej nie wrócimy do puszek. Po prostu to danie jest 100 razy pyszniejsze. Ja w ogóle nie obieram tych pomidorów ze skórki, po prostu je kroję i przygotowuję banalny sos. Zazwyczaj, znaczy wystarczy nam w ogóle cebula, oliwa, sól i pieprz, ale ja polecam zrobić cebulę, czosnek, marchew, może być też seler czyli takie typowe sofrito ym, włoskie. Sól, pieprz, jakieś zioła prowansalskie, czy jakieś inne zioła, które Wam tutaj pasują. Jest też opcja, żeby zrobić to à la bolognese, dodać trochę czerwonego wina, dodać na przykład jakieś niemięso mielone typu z dobrej kalorii albo, albo mielone tofu, ym, które sobie zrobicie na przykład właśnie tofu ale mięso mielone, też bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, warto sobie zguglać. Zastanawiam się skąd mam ten przepis, chyba z, od Kingi Paruzel z Kuchni Lidla. Mam, mam właśnie przepis na takie mielone tofu. No i po prostu nasze pomidory wydobywają z siebie słodycz, kwasowość. Są po prostu przepyszne, cudowne, umamiczne i to jest taki wielki hak ode mnie. I jeszcze w klimacie jedzeniowym mam dla Was dwie inspiracje YouTube'owe. Ja jestem fanką YouTube'a. Oglądam YouTube'a niezmiennie od kilkunastu lat i polecam Wam bardzo super kanał na YouTube. Gość nazywa się Ben... Joe Life. Nawet nie wiem, jak się to czyta, pisze się Joliffe. On jest mężem takiej laski, która się nazywa Gen M, znanej na YouTubie. Ona jest od, bardziej od mody, ale też trochę nawet od takich jedzeniowych, lifestyle'owych rzeczy, a on założył kanał taki niby kulinarny, ale też bardzo taki samorozwojowy. Jest to super gość, bardzo mądry, który gotując, stara się przemycać mnóstwo dobrej energii i też dużo takiej stoickiej mądrości. Czasem to jest takie wręcz. Klisze, bym powiedziała, ale super się go słucha. On taką ma dynamikę trochę jak Jamie Oliver. Wydaje, podobny, ma ruchy, podobny wykonuje ruchy i też ma podobny sposób mówienia. Gotuje wege i jest ekstra, i często robi pomysły na takie przyjęcia, takie całe jakby kolacje, gotowe zestawy, także no, ekstra sprawa moim zdaniem. Oczywiście go podlinkuję. I drugą osobą jest Nina Montagni. Nie wiem, czy tak się czyta jej nazwisko. To jest dziewczyna, którą ja znam od lat, ale ostatnio jakoś się mega wkręciłam w jej, w jej treści, bo bardzo mnie rozczulają. Nina wychowała się na Kostaryce, ale wydaje mi się, że ma jakieś korzenie z nie, nie wiem z jakiego kraju. Mieszka teraz, z tego co wiem, w Sydney i jej kanał jest głównie. Kulinarny, ona też jest weganką, ale ona ma taki klimat, właśnie romantyzowania jedzenia, dogadzania sobie i dbania o siebie poprzez gotowanie. Bardzo mnie to wzrusza, typu robi tydzień gotowania pasty albo robi jakiś taki super przepis, właśnie z kostelki, który się składa z wielu elementów. I dla mnie to jest mega inspirujące, bo ja często chcę robić rzeczy w życiu super szybko i na już, a ona pokazuje, żeby się tak właśnie. Roztopić, rozgościć w tym gotowaniu i właśnie robić sobie makaron od zera, i to zajmuje wiele godzin, i właśnie w tym jest ta cała przyjemność, żeby po prostu zwolnić naprawdę coś wspaniałego. I jeszcze jedna fajna rzecz. Tak mówić przy każdej, że jeszcze jedna fajna rzecz, ale kolejna fajna rzecz. Chciałam powiedzieć, że też rzecz dostępna na YouTubie, ale nie tylko, no bo chodzi tutaj o Jogicznych, czyli o społeczność jogową mojej kochanej Eli, Eli Wierkowskiej, o której też Wam mówiłam niejednokrotnie. Jakby kanał Eli już tutaj był promowany wiele razy, ale ja w końcu wykupiłam sobie dostęp do platformy Eli Jogiczni, bo lubię ćwiczyć z Eli na YouTubie, ale czułam, że na Jogicznych będzie coś więcej. Macie też link, bo to jest po prostu strona internetowa. Eli Wielkowska.com, i, i tam macie dostęp do platformy, która jest w ogóle też w super cenie. Więc to jest dostępne dla każdego, coś wspaniałego. Co tydzień, czy nawet dwa razy w tygodniu, pojawiają się nowe materiały. Macie do nich dostęp przez cały czas. One są tematyczne, też bardzo to lubię, że mamy tam praktyki związane z konkretnymi czakrami, albo z żywiołami, dostosowane do tego, jaki jest taki motyw przewodni odcinka. Mamy też medytację. Eli wrzuca takiego vloga, gdzie zajawia, co się będzie działo. Po prostu bardzo jest to miła przestrzeń i te praktyki są fantastyczne. Niektóre są półgodzinne, są też godzinne, są relaksacyjne. No, naprawdę ja jestem zachwycona. Super przestrzeń, super miejsce, więc zajrzyjcie koniecznie do jogicznych, bo Eli robi wspaniałą robotę. Jest... jest Prawdziwą, nie chcę być królową, bo tak brzmi bez sensu, trochę wiodzę, ale jest naprawdę tak doświadczoną osobą w swojej branży, której ja tak bardzo, bardzo ufam, że dla osób też początkujących naprawdę oddam Was w dobre ręce, polecam na maksa. I to, o czym powiem teraz, może być poniekąd połączone z jogą. Może wam się kojarzyć z jogą, bo są to mantry. Ja w ogóle nigdy nie słuchałam mantr ani nie śpiewałam mantr, nie byłam zupełnie w to wkręcona, ale powiem wam, że jak wróciłam ze stanów na koniec stycznia miałam straszny jetlag i budziłam się o trzeciej w nocy, no jakiś dramat to był, więc zaczęłam wtedy słuchać tych mantr, po prostu żeby się uspokoić i żeby się jakoś wyciszyć, żeby, żeby też zająć się czymś o tej czwartej rano, ciężkie to było naprawdę. I polecam Wam bardzo, bardzo fajną playlistę, właśnie ona się nazywa Magical Mantras, ja wszystkie rzeczy z tego odcinka Wam oczywiście linkuję i... I, i nie wiem, dużo badań pokazuje po prostu, że słuchanie mantr bardzo nas wycisza i dobrze wpływa na nasze samopoczucie, i też pozwala nam robić inne rzeczy, bo nie wiem, jak wy, ja mam także, jak e, robię coś, piszę coś, czy zajmuję się czymś, ciężko jest mi słuchać muzyki, bo ona mnie po prostu rozprasza. A mantry wręcz przeciwnie wprowadzają nas w taki super stan skupienia. Też myślę, że fajną rzeczą jest słuchanie dźwięków natury. Ja na żywo słuchałam dźwięków oceanu i dżungli. To było po prostu coś fantastycznego, kocham, uwielbiam. Więc puszczanie sobie tego w dżungli miejskiej też jest ekstra. I też drugą muzyczną, muzyczną rzeczą, o której Wam powiem, a w zasadzie drugą z trzech, bo jeszcze jest niespodzianka za chwilę, to jest tak zwana muzyka szczęścia. Ja też miałam taką potrzebę, bo miałam takie stresujące nagrania. W, chyba to było jeszcze w lutym. Chyba w lutym. No na pewno w lutym. 100% w lutym. Że czułam, że potrzebuję takiego boostera i stwierdziłam, że będę sobie puszczać taką muzykę na poprawienie humoru. I ja teraz wiem, że obudziłam się po prostu z ręką w nocniku, bo w wieku 25 lat odkrywam, że muzyka jest lekarstwem i może nas nakręcić na dowolny nastrój. W ogóle też biję sobie brawo sama, ale ja byłam, nie wiem, mam. Jednocześnie muzyka zawsze była gdzieś w moim życiu, ale ona nigdy nie grała tak dużej roli, a raczej nie pozwalała mi grać tak dużej roli. I kurczę, wiele mnie ominęło, ale wszystko przede mną. Więc yy, postanowiłam puszczać sobie piosenki, które sprawiają, że chcę podbijać świat i czuję się po prostu, uwaga, on top of the world. I to jest pierwsza piosenka, która jest jedną z nich. I właśnie I'm on top of the world przez... Yy, przez? Nie mówi się tak... Yy. Autorstwa w wykonaniu o, w wykonaniu Imagine Dragons to jest jedna z tych piosenek, która sprawia, że mam ochotę tańczyć, bo po prostu jestem królową świata. Druga taka piosenka to jest Jump for My Love, The Pointer Sisters, i to mi się zawsze kojarzy że fragment filmu. Love Actually, jak Hugh Grant, który gra tam premiera Anglii, puszcza sobie właśnie tą piosenkę i tańczy sobie na Downing Street 10 i śpiewa I'll take you down, I'll take you. Strasznie mnie to bawi, nie wiem czy znacie, ale to mega mnie rozśmiesza. Kolejna taka piosenka jeszcze to jest Don't Stop Me Now. Queenów, też taki klasyk. No i ogromna faza, którą ja miałam w ogóle przez cały styczeń, i potem luty, i teraz sobie to odświeżyłam. To jest faza na Eltona Johna, którego znam z dzieciństwa, moja mama go uwielbiała, uwielbiała do tej pory. Byłam nawet na jego koncercie chyba z 10 lat temu w Łodzi i kocham jego piosenki. One mnie mega poruszają. Może niekoniecznie mnie tak super motywują, ale są po prostu tak wzruszające, niesamowite. I to jest Your Song, to jest Goodbye Yellow Brick Road, to jest Tiny Dancer. No po prostu uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam tego człowieka, niesamowity talent. Też, właśnie powodem mojego zachwytu było obejrzenie Rocketman, filmu o nim, który nie wydaje mi się, że był jakiś wybitny, ale, ale jego historia jest bardzo poruszająca, no i muzyka jest świetna. I ostatnio mam fazę na piosenkę Glamorous Fergie, ale to, to jest osobny temat. Także polecam Wam sobie robić takie playlisty bycia na Topie worldu, bo, bo to nas naprawdę nakręca i właśnie ten, ta inspiracja, ten ulubieniec, o którym powiem teraz, to jest coś, z czego jestem taka dumna, że ja to zrobiłam, bo ja od sześciu lat, chyba od sześciu lat mam w postanowieniu noworocznym, że, że pójdę na lekcję pianina. Ja uczyłam się grać na pianinie przez dwa lata w gimnazjum. Nie pamiętam nic oprócz piosenki Titanika. I długo, długo, długo chciałam, no, powiedziałam 6 lat, chciałam do tego wrócić i w końcu to zrobiłam. Znalazłam wspaniałą nauczycielkę dzięki wam w ogóle, bo pytałam, często tak robię, że pytam na Instagramie o różne rzeczy was, i doradzacie mi i polecacie mi wspaniałych ludzi. Tak znalazłam też moją trenerkę Tenisa, właśnie nauczycielkę pianina, i to była tak wspaniała decyzja. Jestem tak, tak, tak szczęśliwa, że to zrobiłam, bo ja kocham śpiewać. I kocham występować i bardzo lubiłam pianino, przede wszystkim za to, jaką jest to formą medytacji. Wprowadza nas w stan flow, jest to jedna z tych rzeczy, których nie zrobisz, jeżeli nie jesteś maksymalnie w tu i teraz. No, sorry, ale no, chyba, że znasz jakiś utwór już absolutnie na pamięć, tak jak ja Titanika, to możesz sobie grać po prostu gadając z kimś. To jest super też w ogóle Blows My Mind serio, że nasz organizm jest w stanie grać na pianinie i mówić, bo to już jest tak zakodowane w nas, coś szczadowego. Coś ale kiedy się uczymy, to wymaga stuprocentowego skupienia, a jak wiemy, my jesteśmy przebodźcowani i wiecznie rozproszeni, więc ja chodzę sobie raz w tygodniu na półtorej godziny i jestem nowym człowiekiem, po prostu zresetowany umysł. Polecam, to nie musi być pianina oczywiście dla Was, to nie musi być nawet muzyka, ale ja polecam i teraz właśnie uczę się Your Song Eltona, więc po prostu wzruszam się na maksa, że będę mogła to zagrać. No. Nie wiem, jestem w jakimś świetnym humorze, mam nadzieję, że Was to nie przytłacza. Teraz zrobi się troszeczkę poważniej, bo mam dla Was trzy książki. Pierwsza książka to jest... Zastanawiam się, czemu ja w ogóle ułożyłam je w takiej kolejności. No ale okej. Okay. Pierwsza książka to jest książka, którą dopiero co przeczytałam, którą wziąłam ze sobą na Sri Lankę i mam ją od jakiegoś czasu. Nie wiem, z jakiegoś powodu po prostu sięgnęłam po nią. Jest aktualna jak nigdy. Och, aż mówię to ze smutkiem. Nazywa się Postprawda mmm, i autorem jest Matthew Dnakona, urodzony w 1968 roku, brytyjski dziennikarz i komentator telewizyjny. Wieloletni autor różnych magazynów prestiżowych, pisze obecnie dla Guardiana, dla New York Timesa, dla GQ, występuje w programie Today, BBC. Wydał wiele fantastycznych książek, których nie czytałam. Natomiast książka PostPrawda jest tą, którą Wam bardzo, bardzo polecam. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2016 roku według Oxford English Dictionary postprawda, czyli Post Truth została uznana za słowo roku, prawdopodobnie w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych i Brexitem. I przeczytam wam, co jest napisane na tyle książki, bo myślę, że to jest bardzo fajna zajawka. Postprawda, co się za tym kryje? Wietnam, afera, atera. afera Watergate, Iran kontras, krętactwa Clintona i w końcu kłamstwo zostało uznane za normę. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszyscy kłamią. Sukces Trumpa i Brexit to jednak nowe zjawiska. Witamy na pustyni Postprawdy. Czy w czasach postprawdy istnieje tylko relatywizm i osobiste przekonania, nie ma dziennikarskiej rzetelności, a fake news nie da się odróżnić od newsów? Matthew Dnaconov w przystępnie napisanej książce wyjaśnia, co kryje się za najczęściej przywoływanym słowem roku. Dziennikarz piszący od kilku dekad dla najważniejszych brytyjskich tytułów prasowych przekonuje, że stawka w walce o prawdę jest zbyt wysoka, by można przejść obok tego obojętnie, bo tak naprawdę nikt z nas nie chce żyć w świecie postprawdy. Myślę, że ten opis, który wam przeczytałam, mówi sam za siebie. Jest to nawet przykład polski na samym początku tej książki, więc w ogóle ultra-żenada narodowa. I myślę, że właśnie w obliczu działań naszych. W naszym kraju, działań naszego rządu, szczególnie ważna jest lektura takiej książki, żeby dostrzec pewne zjawiska i umieć odsiać to, co jest ważne. Teraz przyszło mi jeszcze do głowy, polecam Wam na Maksa, chociaż może to już jest troszeczkę za późno, ale właśnie podcast ym, działu zagranicznego bardzo krótki podcast o tym, skąd czerpać informacje o wojnie, bo takie sytuacje jak ym, wojna, czy różnego rodzaju konflikty, czy różnego rodzaju jakieś dramaty i sensacje są idealnym momentem na to, żeby wprowadzać dezinformację, i jak wiemy, jest to jeden z głównych narzędzi, jedno z głównych narzędzi wojennych rosyjskich. Nie chcę, broń Boże, żeby ten odcinek był o tym, ale, ale pamiętajmy o tym właśnie, że w internecie głównie mamy do czynienia z zalewem bzdur, i my musimy wziąć odpowiedzialność za to, żeby te pracę włożyć w to aby tę prawdę wydobyć, żeby tę prawdę odnaleźć. I też fajnie jest to powiedziane w tej książce, że skoro dostaliśmy tak ogromny przywilej, jakim jest wiedza podana na tacy, bo ja wychowałam się w czasach, gdzie jeszcze sprawdzałam rzeczy w słowniku, ale teraz mamy także dowolne pytanie, które sobie zadajemy, mamy na nie odpowiedź 10 sekund, więc skoro oszczędziliśmy tyle czasu, żeby iść do biblioteki, żeby znaleźć informacje, to włóżmy teraz chociaż na namiastkę tego czasu w to, żeby tę wiedzę weryfikować i żeby po prostu dożyć do rzetelnego dziennikarstwa, do rzetelnego przedstawiania faktów. Dziękuję, pozdrawiam. Karolina Sobańska, a wydawnictwem, wydawnictwem które tę książkę publikowało, jest Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Krytyka Polityczna. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Kolejna książka, już teraz wjeżdżamy w taki właśnie czas samorozwojowy. <grytania> czas. Czas tego odcinka samorozwojowy. Jest to książka pod tytułem Moc Szacunku, którą też przeczytałam właśnie na Sri Lance. Nazywa się ona Moc Szacunku: jak wzmacniać innych i samemu stawać się silniejszym. Autorem jest Reinhard Haller. Pan, który urodził się w Austrii, podjął um, studia medyczne, ale tam zaczął pasjonować się psychiatrią i psychoterapią, a także wpływem różnych determinantów środowiskowych na samopoczucie i emocje danego człowieka. Boże, jak pięknie napisane. Haller obronił pracę magisterską i zrobił specjalizację z zakresu psychiatrii i psychoterapii. I ta książka jest, moim zdaniem, świetna, bo niby szacunek może się wydawać, że to jest. Mało ciekawy materiał na całą książkę, ale jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy. Naprawdę dla fanów, dla fanów psychologii jest to coś genialnego, ale też dla osób, które gdzieś tam dążą do samopoznania, bardzo, bardzo polecam. Też Wam przeczytam szybciutko, co jest napisane z tyłu. Zatroszcz się o siebie, korzystając z mocy szacunku. Dziś, gdy żyjemy w świecie emocjonalnego chłodu, coraz bardziej naznaczonym egocentryzmem, tęsknimy za życzliwym zainteresowaniem ze strony innych ludzi. Potrzebujemy miłości i pochwały, potrzebujemy pozytywnego wzmocnienia, by móc budować silne poczucie własnej wartości, rozpoznawać swoje emocje oraz pokonywać kryzysy i wychodzić z trudnych sytuacji. Pragniemy szacunku i bardziej niż kiedykolwiek wcześniej tęsknimy za jego odżywczą siłą. Odkryj, jak działa szacunek i zacznij przychylnie traktować innych, nawet jeśli bardzo się różnicie. Strzec wartości własnej wartości. Wykorzystywać pozytywny odzew ze strony ludzi. To wzmocni Twoją pewność siebie i charyzmę. Gdy zaczniesz obdarzać szacunkiem innych, jego moc będzie rezonować w Tobie. Rezonować. Wspaniałe słowo. Naprawdę super książka. Powiem Wam, bardzo fajna książka. Oprócz tego, co przeczytałam przed sekundą, dwie takie fajne rzeczy, które z, nich, z niego wyciągnęłam. Dlaczego polecam też tę książkę zgłębić, to jest cały rozdział o cynizmie i o arogancji, o, nawet też o sarkazmie i tego, że jest on formą agresji, maskowania kompleksów i osoby, które przejawiają te cechy zazwyczaj no nie mają wobec nas życzliwych intencji. Sama jestem osobą, która wielokrotnie łapała się na jakichś takich sarkastycznych komentarzach i, i dużo to rzuciło jakiś taki cień, raczej światło na tą stronę moją i dało mi dużo do myślenia. I druga rzecz to jest też cały rozdział o chwaleniu i o tym, że chwalenie może bardzo szkodzić dzieciom. I jest tam taka instrukcja, jak chwalić, żeby chwalić proces, żeby chwalić postęp, żeby chwalić próby, a nie efekty działania. I. Książka fajnie pokazuje, fajnie, nie wiem, czy dobre słowo, ale pokazuje właśnie, że dzieci chwalone wypadają na przykład gorzej na egzaminach, bo skupiają się na wyniku, mają wygórowane oczekiwania wobec siebie, są mniej szczęśliwe, bardziej zestresowane. <grym> Coś o tym wiem, więc jakby to też bardzo nam, bardzo nam fajnie pokazuje, że. Coś, co wydaje nam się czymś dobrym, tak jak no właśnie ja zawsze byłam bardzo chwalonym dzieckiem, ale to, że chwalimy kogoś nie znaczy, że to przyniesie nam dobre rezultaty, bo też trzeba robić to w sposób umiejętny. Więc podsumowanie jest takie, że współczuję wszystkim rodzicom i jest to dosyć trudne zadanie. No a wydawcą, wydawcą tej książki jest znak. I trzecia książka, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest książka o najgorszym tytule na świecie i zgodziła się ze mną, co do tego Marta Niedźwiecka, która też tę książkę polecała. Więc mamy podobne przemyślenia i mimo wszystko nie zniechęcamy nikogo do jej przeczytania, bo to jest bardzo fajna książka. To jest książka o tytule POKOCHAJ SIEBIE. JAK ZBUDOWAĆ DOBRĄ RELACJĘ ZE SAMĄ sobą, SOBĄ? I e, autorką jest Sylwia Kongost, czy Konghost, bo to jest Hiszpanka. Jest to książka o oswajaniu samotności. Jeśli chodzi o opis, to brzmi on: pokochaj najważniejszą osobę w swoim życiu siebie. Lubisz spędzać czas sama, a może potrzebujesz drugiej osoby, żeby czuć się dobrze? Jeśli wchodzisz w związki, bo nie chcesz być samotna, lub tkwisz w relacjach, w których nie czujesz się szczęśliwa, czas na to, byś zaopiekowała się sobą. Brak partnera nie oznacza, że jesteś sama masz siebie najważniejszą osobę w swoim życiu. Ten otulający poradnik to książka o budowaniu więzi ze samą sobą, odzyskiwaniu dobrego samopoczucia po bolesnym rozstaniu i radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby oraz żałobą po niej. Ta książka nauczy cię, jak nie uzależniać poczucia własnej wartości od partnera oraz jak nie bać się samotności. Dzięki niej przestaniesz wchodzić w niezdrowe związki z lęku przed samotnością czy w poszukiwaniu akceptacji i zrozumienia oraz uświadomisz sobie, że jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. Ja miałam milion refleksji podczas czytania tej książki. Bardzo dużo ona mi dała i myślę, że u Was też tak może być. Sama zawsze tak myślałam przez, przez długi czas, że jeżeli ja na przykład nie mam planów z innymi ludźmi, czyli moje popołudnie na przykład jest właśnie wolne od jakiejś atrakcji z, z znajomymi, to moje życie jest wybrakowane i że jest nudne. A tak naprawdę wydaje mi się, że po prostu unikałam samotności. A ta książka pokazuje nam, i potem praktyka tego pokazuje nam, że właśnie w samotności znajdziemy przeróżne odpowiedzi i takie wyzwolenie. I to jest też trochę to, o czym był mój wyjazd na Sri Lankę. Dlatego powiedziałam wam, że te pierwsze dwa dni były trudne, ale właśnie były ważne, dlatego że z tą samotnością ja się musiałam zmierzyć, tak już prywatnie się tutaj zwierzając wam. Jeśli chodzi o taką mikrokrytykę tej książki, to dla mnie momentami jest to minimalnie za dużo o autorce i czasem takie ma pompatyczne przemyślenia, które dla mnie były pretensjonalne, ale nadal książkę uważam za bardzo fajną, jeżeli samotność jest czymś, czego się obawiacie w szczególności. I w ramach tego bycia ze sobą, co też jest w ogóle... Powiem wam, że to bycie samej jest moim ulubieńcem. Ja chyba muszę to powiedzieć. Ja pokochałam w marcu szczególnie być sama, spędzać czas ze sobą, mimo że możecie mnie postrzegać jako taką osobę, to ja tak nie do końca byłam dobra w bycie samą, bo zawsze sobie znajdowałam milion rzeczy do robienia, ale w takie bycie samą dla przyjemności, to jest już wyższy poziom. I tego się nauczyłam, i to pokochałam, i to uwielbiam i polecam. I jedną z takich rzeczy był mój samotny wyjazd. Do trójmiasta jeszcze w lutym, i odwiedziłam wtedy hotel Puro. I właśnie Puro jest moim ulubieńcem miesiąca, bo ja bardzo chciałam odwiedzić hotel Puro. To jest sieć polskich hoteli które chciałam odwiedzić od bardzo dawna, od czasu, kiedy Puro pojawiło się w mojej rodzinnej Łodzi, ale stwierdziłam, że właśnie ten wypad do Gdańska będzie idealnym pretekstem, żeby ten hotel odwiedzić, więc słuchajcie, jestem zachwycona i mam też nową zajawkę, dlatego, że ja zawsze kochałam piękno, otaczać się pięknymi miejscami i wnętrzami i właśnie wskoczyłam na nowy poziom podróżowania i stwierdziłam, że odkrywanie pięknych hoteli, bo już restauracje wiadomo odkryłam, ale podążanie za pięknymi hotelami będzie jakąś nową rzeczą, którą chciałabym zgłębić w kolejnych latach mojego życia i też przy kolejnych podróżach i fajnie Puro pisze o sobie na stronie, czyli mamy swój sposób porozumienia tego, czym jest hotel. W Puro bliska jest nam idea otwartego domu, pełnego przedmiotów i historii, w którym dużo się dzieje. Lubimy miasta, dlatego zawsze znajdziesz nas w centrum. Dzięki inspiracji, miejscową historią i architekturą każdy hotel stanowi integralną ich część, także coś nas łączy, bo ja też kocham miasta. Kontynuując, cenimy dobrych projektantów i kolekcjonujemy pracę młodych artystów. Popularyzując design i sztukę, opowiadamy o tym, co nas otacza. No więc genialnie, po prostu połączenie wszystkiego, co kocham. I jeszcze, no, moja kolejna zajawka, którą znacie, czyli jedzenie, a konkretnie ja kocham bufety śniadaniowe. Jako dziecko uwielbiałam to, że kiedy jeździłam z rodzicami gdzieś na wakacje, to zatrzymywaliśmy się po drodze na jedną noc do hotelu. W hotelu na przykład, gdzieś tam nie wiem, w Niemczech, we Francji. I ten, to śniadanie hotelowe było dla mnie zawsze czymś fascynującym, co kochałam odkrywać. Uwielbiałam całą tą obfitość i to, że ktoś przygotował dla mnie tyle różnych rzeczy. No coś cudownego. No właśnie, to też mogłoby być kolejny ulubieniec. To, jak doceniam to, kiedy za mnie jest zrobione jedzenie. Dwa tygodnie na Sri Lance, wszystko podane pod nos. Coś cudownego. Wspaniałe. Ale kiedy byłam moi mili w trójmieście. Pojechałam tam w konkretnym celu, a mianowicie na taki zabieg, który chciałabym Wam polecić. Jest to zabieg face modelingu. I to ciekawe, bo dla mnie face modeling, kiedy o nim usłyszałam od mojej znajomej Sylwii w Los Angeles, to wydawało mi się, że to jest jakiś taki, nie wiem, jakiś rodzaj zabiegu, który sprawia, że nam tam, nie wiem, kości policzkowe wyjdą i policzki się zaokrąglą i w ogóle jakieś antyzmaryczkowe, takie zwykłe, beauty, zwykłe. Zwykłe, niezwykle, ale jakiś taki beauty zabieg, taki pewnie zastępujący, ...medycynę estetyczną. A to się okazuje, że to jest gruby proces, mojej mili, i jest to coś rewolucyjnego i niesamowitego. Jego w ogóle, face modeling program, to jest trademarkowana nazwa, jest to innowacyjny program, który powstał z wielkiej pasji i miłości do naturalnych metod odmładzania i dbania o nasze zdrowie i piękno. Jego autorką jest Aneta Hregorowicz-Gorlo, wspaniała, wspaniała kobieta, którą też serdecznie pozdrawiam. Która jest kosmetolożką, dyplomowaną dietetyczką i naturoterapeutką, i Face Modeling program jest to kwintesencja wiedzy tajników urody zebranych z wielu zakątków świata. Jest to w pełni naturalna metoda odmładzania i modelowania twarzy, która tak naprawdę. Tak, mnie słuchajcie, zadziwiła, bo to jest masaż twarzy, masaż głowy, masaż szyi, masaż karku, masaż pleców, masaż klatki piersiowej, masaż właśnie też powięzi, czyli jakby tych podskórnych tkanek. To jest tak złożony proces, który no, po prostu rozwalił mi głowę, dlatego że ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, jakie są połączenia chociażby. Yy, Czekaj, żeby teraz dobrze Wam powiedziała, a, że na przykład zmarszczki na czole są powiązane z tym, że mamy napięcia w łydkach, tak, albo to, że ingerujemy w nasze uzębienie, co u mnie było, było rzeczą, jest rzeczą, ma ogromny wpływ na napięcia w żuchwie, co ma wpływ na cały nasz organizm. No, niesamowite naczynia połączone masa dodatkowej wiedzy i też to, że właśnie te napięcia w różnych miejscach w ciele manifestują się na naszej twarzy, przez co my możemy wyglądać na starsze, na opuchnięte i to jest zabieg, który nas odmładza i jakby upiększa, ale tak naprawdę yy, uwalnia napięcia z całego ciała i też emocjonalnie nas yy, rozluźnia i rozładowuje, no bo to, co napięte w ciele ma przełożenie na nasze emocje, więc no Coś, coś wspaniałego i mogę zapowiedzieć, że już niebawem będzie podcast z Anetą, bo ta metoda mnie zachwyciła. W całej Polsce jest chyba ponad 200 salonów, które um, oferują face modeling, bo są tam specjalistki wytrenowane przez Anetę. E, także tym bardziej, jeżeli macie możliwość, to koniecznie sobie to sprawdźcie. I na koniec urodowy mam jeszcze dla was jeden produkt i będzie to peeling-maska do twarzy Resibo i ona się nazywa Peel My Way i odkryłam, że ja już z niej wcześniej korzystałam, tylko rzeczywiście Resibo zrobiło rebranding i to jest produkt, który ja kochałam już dawno, dawno temu, ale to jest wspaniała rzecz. To jest kremowy peeling i maska w jednym, która usuwa martwy naskórek, widocznie wygładza i zmniejsza drobne zmarszczki. I tak przygotowana skóra też lepiej przyswaja składniki aktywne, więc ta formuła jest też wzbogacona o, uwaga, Trójpeptid Perfection Peptide P3 Blend, pff, nie wiem co to znaczy, który, a już wiemy, który stymuluje odnowę. A nie, stymuluje skórę do odnowy. O! Jest tam dodatek białej glinki, która pomaga oczyścić pory i przywraca naturalny blask oraz ekstrakt z owocu papai, który delikatnie złuszcza na skórek i działa kojąco. No, super jest ta maseczka, szczególnie uważam to jest fajne, jeżeli jesteśmy, nie wiem, bardziej zabiegani albo no właśnie w podróży, bo tutaj mamy i maskę, i peeling w jednym. Możecie ją założyć na kilka minut, ale możecie też zostawić na dłużej. Ja sobie lubię zostawić na dłużej i tak sobie nawet dwa razy w tygodniu taką maskę. Strzelić, mówiąc kolokwialnie, został mój mili, ostatni, ostatni ulubieniec. I jest to numerologia. Numerologia jest moim wielkim odkryciem luto marca, bo po pierwsze spotkałam się z Kają, z którą nagrałyśmy super odcinek, do którego Was odsyłam w opisie, bo to myślę, że wiele wyjaśni. Ale no mi po raz kolejny, jakaś nowa rzecz. Półkładała to, kim jestem yy, i dodała nowy element do zrozumienia siebie. I nie będę tutaj więcej tego tematu zgłębiać, po prostu uważam, że dla tych osób, które są zainteresowane jakimś tam samorozwojem, poznaniem siebie, które są w klimacie, nie wiem, astrologii, human design, albo w ogóle dopiero zaczynają, to to jest bardzo fajna rzecz na potwierdzenie tego, co już o sobie wiecie, ale też do odkrycia zupełnie nowych rzeczy. Naprawdę, naprawdę coś ekstra, także leście na profil Kai na Instagramie, ale też do naszego odcinka, żeby dowiedzieć się więcej. Wow, słuchajcie, godzinny odcinek solowy, uważam, że i tak całkiem nieźle. Sobie poradziłam, chociaż ten początek, ten początek był taki leniwy, to potem się troszeczkę sprężyłam. Na sam koniec, jak zawsze, chciałabym powiedzieć kilka słów o fundacji, którą będziemy wspierać w tym miesiącu, bo w, nie było odcinka miesiąc temu ale wszystkie, 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 wszystkie dochody w sensie cały zysk ze sprzedaży w moim sklepie internetowym karolina sopańska.com ukośnik sklep w marcu przekazuje na zbiórki pomagające uchodźcom z Ukrainy. Ale w kwietniu chciałabym wesprzeć fundację SOS Wioski Dziecięce. To jest fundacja, która pomaga dzieciom porzuconym, osieroconym, a także tym z rodzin przechodzących kryzysy. Działa od 37 lat. Pod swoją opieką mają ponad 1500 potrzebujących dzieci w Polsce, a obecnie angażują się w pomoc dzieciom z Ukrainy, więc to też było dla mnie bardzo ważne przy wyborze fundacji. Oczywiście więcej informacji o fundacji znajdziecie też w opisie odcinka. Dla osób, które zupełnie nie wiedzą, o czym mówię, jeśli chodzi o mój sklep internetowy, to jest to miejsce gdzie znajdziecie kilka moich produktów e, elektronicznych, które wydałam na przestrzeni ostatnich lat, tam są różne e-booki jest tam e-book z przepisami, czyli foodbook jest tam mm, moje poranne rytuały, czyli właśnie e-book taki najnowszy o rytuałach, jest oczywiście codziennik, e, który pewnie znacie czyli notes o książka do samorozwoju to jest super, super produkt, który stworzyłam wspólnie z psychoterapeutką dr Małgosią Majewską-Tomasik, to jest narzędzie, które codziennie zadaje Wam inne pytanie, e, pyta Was o różne rzeczy związane z Waszymi emocjami Relacjami, z Waszymi marzeniami. Po prostu jest to taka podróż przez, przez nasze życie wewnętrzne, trochę taka forma autoterapii, i możecie sobie po prostu zakupić notes albo pisać sobie online, na przykład rysikiem na iPadzie i odpowiadać na te pytania. Ja sama jestem, mam za sobą taki proces odpowiadania na pytania z codziennikiem i jest to wspaniały rytuał i cudowny towarzysz codzienności. I jeszcze mamy holistyczne inspiracje, nie, holistyczne pozdrowienia, czyli mój e-book o zdrowym stylu życia, jest też w ogóle w wersji audiobookowej. Są różne pakiety tych e-booków na stronie, więc jeżeli jest to dla Was jaka, jakaś nowość, to po prostu lećcie na tę stronę, sobie tam o tych rzeczach poczytać. No, na koniec dodam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Dodatkowo pierwszego każdego miesiąca mamy Inspiracje miesiąca. Znajdziecie mnie na Instagramie na karolina.słomańska.com Nieprawda, na Instagram Ko, kośnie Karolina Sobańska. Podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTube. Ja niezmiennie czekam na Wasze recenzje i z góry za wszystkie dziękuję. Bardzo, bardzo miło, 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 miło było mi z Wami pogadać. Gardło mnie już tak boli, dawno tyle nie mówiłam. Starałam się, starałam się sprężyć. My słyszymy się solowo oczywiście za, za miesiąc, ale oczywiście z już w poniedziałek kolejny odcinek, kolejny wywiad. Zapraszam serdecznie, jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia, cześć.